Ta formuła kompletnie nie jest zobowiązująca. Mario, słyszysz mnie jeszcze? Już nagrywasz? Strasznie się cieszę, że tu jesteś. Było to naprawdę wyczekane przeze mnie i wymodlone. Za każdym razem, jak do mnie dzwoniłaś, wydawało mi się, że powiesz mi: słuchaj, ja jednak przemyślałam i jednak nie. Ja tak dokładnie chciałam zrobić. No to świetnie, to ja to czułam. Za każdym razem, jak widzę Maria Winiarską, myślę sobie: Jezu, nie odzwaniam, bo odmówi. Przetrzymam ją, przyjdzie, bo zmuszona, po prostu, bo ja obiecała. Z reguły odmawiam, ale coś mnie ujęło w tobie, że nie odmówiłam. To fajnie, to miło mi to słyszeć. Marysiu, tydzień temu byliśmy na sztuce. Na lekcji stepowania. I tym, żeście mnie ujęli. Gdybyście nie przyszli, to bym ja tu też nie przyszła. Przyszliśmy dla ciebie. Bardzo się cieszę. I to był twój debiut po 30 latach. Tak, prawie po 30. I byliśmy... Strasznie mnie to stresowało. No właśnie. Te role załatwiła mi Zosia. No tak. To wszyscy wiedzą. No nakłamała, że umiesz stepować. I powiedziała, że ja mówię, dlaczego kłamiesz, ona powiedziała, że to się nauczysz. Mhm. I rzeczywiście się nauczyłam. Krysianda powiedziała, że jej nie chodzi o sztukę o stepowaniu, tylko żeby pokazać relacje między tymi kobietami, które chodzą na te amatorskie zajęcia ze stepu, po to, żeby się wygadać, wykrzyczeć swoje problemy. I potem, żeby wrócić do domu i znowu się to samo dzieje. I za tydzień się spotykają i tańczą razem, bawią się. I... Fajny spektakl, kosztował mnie dużo zdrowia, ponieważ wszystkie koleżanki są akurat w uderzeniu, to znaczy grają dużo, występują w telewizji, a ja miałam przerwę 30-letnią. I jak zaczęły się próby, to po prostu no, dwa razy chciałam zrezygnować, bo wydawało mi się, że nie dam rady, że za mało umiem, że wszyscy patrzą, no Winiarska ma nazwisko, no to pokaż panie, co umiesz panie. Mhm. I byłam tak strasznie spięta, że mówię, Zosia, ja nie dam rady. Ale nikt ci tego nie mówił, to ty sobie sama w głowie generowałaś. No tak, ale jeżeli się nie gra 30 lat w teatrze... To się generuje w głowie, to jasne. No to się generuje, poza tym człowiek no, nie nabywa tego doświadczenia. Warsztatu i strasznie ciężko mi to szło, ale Zośka mi: mamo, masz słuchać pani Krystyny, co mówi, wykonywać jej zadania, mówić głośno, bo tak cię że zapamiętasz. No. I po prostu robiłam tak, jak ona mi kazała. A co powiedziała Krystyna Janda? Nie wiem, na początku jakby była jakaś rozmowa, która... Była rozmowa taka, że ona się wahała, którą rolę mi powierzyć. Okej. Okay. Byłyśmy takie obie z Kasią Żak zawieszone, to znaczy ona gra tę przekupkę taką, co ciągle czymś kombinuje, a ja miałam grać tę taką, no nie wiem... No jak to nazwiesz, jak to... No, taką dziwną kobietę. Nie no, dzięki Bogu, że jesteś tą postacią. Ja nawet chciałam na pierwszych zajęciach po urlopie od razu zrezygnować z tej roli, żebym grała tamtą, ale Bogu dzięki, że nie zrezygnowałam, bo naprawdę ja jestem teraz szczęśliwa, że mi się to udało zagrać, że dobrze to zagrałam. I to był taki moment, że po prostu w pewnym momencie pozbyłam się wstydu i zaczęłam próbować. I na miarę swoich możliwości zrobiłam te role, zrobiłam tak, jak umiem i okazało się, że całkiem dobrze. No jest fantastycznie. Ten moment, w którym wchodzisz cała w panterce. Marysiu, masz 67 lat, jesteś już influencerką, wszyscy wiedzą, no oprócz tego, jak ty wyglądasz na tej scenie. No oprócz tego, jak ty się ruszasz, jaką ty jesteś postacią tam. To po pierwsze wymaga odwagi, ale domyślam się, że aktor ma to chyba jakoś opracowane w sobie, czy nie? Nie, ja po prostu cieszyłam się, że bardzo zeszczuplałam do tego spektaklu, ale przypadkowo przez to, że zanim zaczęliśmy próby takie aktorskie, to przez miesiąc były ostre próby stepu. Ja zasuwałam na tych próbach no, po parę godzin dziennie i byłam wylaszczona do premiery. Także potem w trakcie spektakli, bo my to już będzie dwa lata jak gramy, znowu mi się udało przytyć, a teraz ostatnio byłam na diecie Dąbrowskiej i na głodówce i znowu się wylaszczyłam. Także jakbyście przyjechali akurat to... W idealnym momencie. Tak, w idealnym momencie, ale staram się to o to dbać, że, bo wiem o tym, że no pokazuję się troszkę rozebrana w wieku, w jakim jestem, ale zbieram same pochwały, więc mnie to bardzo cieszy. Ale dobrze się czujesz w swoim ciele.
Teraz. Teraz. Ja się całe życie czułam źle i to jest przedziwne, że na stare lata poczułam się dobrze. No. Poczułam się dobrze, uwierzyłam w siebie, jestem pozytywnie nastawiona do życia dzięki mojej teściowej, wspaniałej pani. Po prostu... Dzięki teściowej? Tak. Ona mi powiedziała, że trzeba pozytywnie myśleć i wtedy będzie wszystko dobrze. Będziesz się wszystko lepiej układać, ale to jedno ciągnie drugie, ponieważ... nie wiem, zagrałam w teatrze, założyłam Instagram i to wszystko zaczęło mi jakoś tak... Otwierać się tak, wszystko. Tak, ja jestem kosmos działa. Naprawdę mam w sobie dużo energii, jestem zadowolona z tego, co jest i po prostu no... I lepiej wyglądam i lubię siebie, a całe życie się nie lubiłam. Chciałabym jeszcze wrócić do tematu teściowej, bo powiedziałaś, że to ona wpłynęła na taką zmianę twojego myślenia o sobie i takie pozytywne myślenie, tak? No, teściowa była fantastyczną panią, rodzona siostra Janka Kobuszewskiego. Zresztą podobni byli bardzo do siebie. Ona odeszła jakieś 6 lat temu i dopiero tak naprawdę, to dopiero teraz, jak ja sama zostałam babcią, jak się no już trochę zestarzałam, jak trochę się momentami źle czuję, to zaczynam ją coraz bardziej rozumieć. Ona była taką cholernie pozytywną osobą, nie wtrącała się, mieszkała z nami, ale znaczy połączone dwa domy, ale miała swoje wejście, była... Super panią, naprawdę. I szkoda mi, że ja dopiero teraz zaczynam pewne rzeczy rozumieć, żebym się na przykład nie wtrącała w wychowywanie dzieci Hani, bo jestem za daleko, bo ona ma tam swoje życie, ona robi to jak może najlepiej. I moje rady tu nic nie dadzą, bo po prostu to jest za daleko. I teściowa tak samo, mimo że była blisko nas, to też nie mieszała się w wychowanie moich córek, bo widziała, że ja jestem matką i ja muszę tutaj sama to wszystko, prawda, prowadzić. Także fajną mamę miał Wiktor. I ona mnie nauczyła, bo cały czas powtarzała, pamiętaj, myśl pozytywnie i nie martw się, bo ja byłam trochę taka martwiąca się, właśnie niewierząca w siebie, taka... No i to się strasznie zmieniło właśnie. Jestem A w którym momencie to się zmieniło? Niedawno. Właśnie połączyły mi się dwie sprawy. Teatr i Instagram. Wow. Dostałam tyle fantastycznych lajków, nie wiem jak to nazwać, od moich followersów. Tyle pochwał, tyle fajnych różnych takich SMS-ików, nie wiem jak to się nazywa, że no... Całe życie mnie nikt tak nie chwalił, a każdy lubi być trochę pochwalony i naprawdę jestem przeszczęśliwa, że oni mnie lubią, akceptują. Jak mi się to znudzi, to przestanę nagrywać, bo rzeczywiście zabiera mi to sporo czasu. Ja nie jestem codziennie na Instagramie, bo nie dałabym rady. Jak mi nie starczy pomysłów, to dam sobie spokój, ale na razie mam fantastyczny kontakt z Zosią przez to. Bo miałam z nią zawsze dobry, ale to był taki kontakt na odległość, to znaczy ona jest, a jakoby jej nie było, bo po prostu mieszka 25 km ode mnie, bo w Warszawie i zawsze jak głodna, albo pieniędzy potrzebuje, to zawsze jest, albo pieska zostawić. Natomiast teraz, jak ma matkę, to mówię, dobrze, się myli z tym drugim, to ona mnie, to wychodzimy razem, idziemy do jakichś showroomów, mamy razem sesje zdjęciowe, mamy wywiady. To jest coś niebywałego. Ale przecież to właściwie z jej inicjatywy zostałaś. Z jej inicjatywy, bo ona znała moje poczucie humoru. Mówi, mamo, no po pierwsze załóż sobie Instagrama, to będziesz wiedziała, co się u nas dzieje. Jak zareagowałaś w pierwszej chwili? Nie! Nie, bo ja nie lubię kamery, nie lubię gadania na żywo, mnie to stresuje. I co cię przekonało? No bo najpierw robiłam to z Zośką i to było cholernie śmieszne. Bo Zośka ma w ogóle... W ogóle się tym nie przejmuje. Ona to robi pik, 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 pik i już jest. Także jak ja mam jakiś problem, to do niej dzwonię. Ona mówi, o Jezu, no dobrze, no i przyjeżdża i mi pomaga, bo ona to robi szybko. Poza tym podoba mi się strasznie w Instagramie to, że mogę być kompletnie sauté, z odrostami, wyglądać fatalnie. Wkładam sobie filtr. Najbardziej uwielbiam psa, tego białego. On jest świetny, bo on ma oczy jak migdały, takie ogromne. Tutaj uszy, nos i jestem piękna po prostu. Drugi film, który mi się podoba, to jest za liśćmi palmy. Aha. To też takie cienie są i nie widać gęby stare. Zauważyłam, że czasem używasz tego kosmosu, który... Kosmos to już jak jest dramat. No, już jak wstaje rano, jest dramat, to wszyscy będzie kosmos. I ta
ta czapka z woalką. Okay. Też jest, jak mam jakiś taki z niemieckim żartem Instastory, to wkładam woalkę, żeby być bardziej elegantną, elegancką i wtedy walę z grubej rury. I tutaj jest bęk i wjeżdżamy z twoim Instastory o stołeczku. Tak. Drogę, nie wiem jak zacząć. A więc moi drodzy followersi, większość z nas przyjmuje złą pozycję przy, jakby to ładnie ująć, przy wydalaniu z siebie wcześniej przyjętych pokarmów. Krótko mówiąc, przyjmujemy złą pozycję przy sranku. To znaczy, siedzimy na tronie albo wyprostowani, albo pochyleni do przodu, uciskając kichy. I to jest źle, bo idzie jak po grudzie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek i jeszcze bardziej ciężka środa. Nie tak. W mojej rodzinie problem ten rozwiązał ten oto taburecik do wypróżniania. On naprawdę zmienił moje życie, a więc zmieni wasze, mam nadzieję. I naprawdę to nie jest żaden unboxing. Mam taki taburecik od 2 lat i nie rozstaję się z nim jak z dobrą książką. Nawet na wakacje jedzie ze mną. Taki zwykły taburecik uczynił moje życie szczęśliwszym. No, stało się ono na pewno lżejsze. Pozdrawiam i życzę sukcesów na tabureciku. Bye! Zaznaczmy, że to nie była reklama. Nie, to nie była reklama. Facet, który robi te stołeczki stół przez 2o.pl. Był w szoku, jak nagle zaczęli ludzie zadzwonił do mnie i mi podziękował za reklamę. Ja mówię, ale proszę pana, ja to nie robiłam, żeby za reklamę. Ja mówię, proszę pani, telefony się urywają. Ja. No, także się spodobało. Bo ja mam 3 rodzaje Instastory. Pierwsze to są takie dla rozbawienia moich astronautów, tak. Czyli followersów. Drugie to jest z jakąś misją, czyli coś poważnego, żeby pokazać, że nie tylko wygłupy są ważne na Instastory. I trzecie reklama, czyli unboxing jakiś ewentualny. Ale jak robię reklamę, to też staram się, żeby to nie była tylko taka czysta reklama, że już bardzo dostałam to, ha, ha, ha i już koniec. Nie. Mhm. Też wymyślam sobie jakąś historię. A jakieś takie rzeczy, bo może mogłabyś gdzieś męża zabrać? Właśnie. Zabrałam go. Tak? Ja nawet nagrałam takie Instastory, że byłam oburzona, że to ja jestem influencerką, że to ja mam followersów, że to ja jestem znana, a on dostał prezent. Po prostu. Marynarkę. Aha. No. A ty musiałaś to pokazać na swoim Instagramie? Tak. To ja ci powiem, że... Nie, bo on mi powiedział przed swoimi urodzinami, że on... Ja mówię, co ci kupić na urodziny? Myślałam, że powie, że książkę, bo dużo czyta. A on mówi, kup mi 2 marynarki, bo mi wyszły. Ja mówię, słucham? Jak to ja mam ci kupić 2 marynarki? Przecież ty masz prawie 2 metry wzrostu. Ja pójdę do sklepu i co? Powiem, poproszę na 2 metry wzrostu marynarkę. A on powiedział, że on nie pójdzie, bo on nie lubi. No to chodziłam, szukałam i się zgłosiła firma. I kazali go obmierzyć, bo on nawet nie chciał pójść. No, uszyli były dobre, no. Nie ma sprawiedliwości na świecie. No bo kto ma Instagrama? Kto? Ja. Kto jest influencerką? Kto ma 39 tysięcy followersów i astronautów? Kto? Ja. A kto dostał w prezencie od firmy Król marynareczkę na wielkoluda? Nie ja, tylko mój mąż, który nie ma pojęcia, co to jest Instagram, nie ma followersów, nie umie posuwać się na Instagramie. Przepraszam, źle powiedziałam, nie umie poruszać się po Instagramie tak jak ja. Wiecie co on ma? Gówno ma. Ma tylko Facebooka. I nawet nie jest moim followersem i nie chce, żeby był followersem. Dobrze, będzie miał tę marynarkę na 2 metry od firmy Król w prezencie, ale nie będzie miał za to tego, o czym marzył całe życie. Wysokiej, szczupłej brunetki, tylko małą, leciwą, kiedyś blondynkę z odrostami, jeszcze przytyję mu, żeby była... Ja, taka upokorzona influencerka, muszę odebrać ten zakup. Nie, ten prezent w zasadzie, ponieważ zbliżają się święta
a mąż ma tylko jedną marynarkę. Chciałabym jeszcze zahaczyć o jeden temat, który mi się bardzo podoba, i który ty przedstawiłaś mi przez telefon w taki sposób, że i w barwach szczęścia razem z Krzysią Tkacz, dobrze tak, powiedziałam, dobrze, Boże, dobrze, tak. Rwiemy kuracjuszy w uzdrowisku. Tak. Tak. To też się jakoś posypały propozycje w serialach. Ale i znowu taki wątek, wiesz, taki sexy. Sexy, tylko Kryścia się udało, zarwała Marka Lewandowskiego, a ja z Krzysia Kiercznowskiego, no niestety, ja chciałam mu ciasteczko, to on mówi, że on woli żony wypieki, więc tylko podejść i przepnąć w łeb. Taki zakochany w żonie, że słabo mi się robi, ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Krzysio Kiercznowski był moją sympatią w szkole podstawowej. Oho! No. I zachował się bardzo ładnie na planie, bo myśmy się od czasu do czasu kontaktowali telefonicznie, albo gdzieś żeśmy się spotkali, ale nigdy nie graliśmy razem. Okay. I jak on się dowiedział, że gra ze mną jeszcze parę, to przyniósł mi przepiękny bukiet kwiatów i zrobiło mi się cholernie miło, a Kryśka była trochę zazdrosna. Dlaczego nie dla mnie? Bo to nie byłaś jego dziewczyną. Miała, ja byłam w podstawie. A to chodziliście ze sobą? Ja nie pamiętam, bo to było przecież ile? 60 lat temu? No, nie wiem, no jakoś tam lubiliśmy się bardzo w każdym razie. No, jak było u ciebie, jak miałaś 7-8 lat, jak u mnie, to się chodziło tak, że się umawiało, a potem w ogóle nie rozmawialiśmy. Nie pamiętam. To było tak dawno. Albo taka miłość. Albo taka miłość. Tak ci zawrócił w głowie. W każdym razie zachował się przepięknie. Szkoda, że ten mój wątek, prawda, się nie rozwija, bo Kryśki się dalej tam rozwija, ale jestem zadowolona, bo fajna praca, fajny temat. No. No tak właśnie chciałam trochę z tego wątku też przejść w to rwanie, bo też rozczuliło mnie zupełnie, jak podczas wywiadu w Dzień Dobry TVN rozmowę o Brazylii i o tym, co tam się dzieje na plaży, że do Hani podchodzą tubylcy i po angielsku, do Zosi po portugalsku, a ty przerwałaś ten wywód mówiąc, ja też miałam brańsko. Tak, miałam brańsko. Opowiadaj, Marysiu. No, wchodziłam do wody, jakiś brazol tam mnie zaczął podrywać, coś paplał po portugalsku, ja nie rozumiałam, ale on był taki brzydki, że wskoczyłam w morze i dałam sobie spokój, ale powiedziałam, że brańsko było i już. Okej. W jakim wieku był? Trudno powiedzieć, bo był goły. No, bo był goły? Nie, no był w kostiumie kąpielowym, ale nie urodziły. To... Nie wiem, no starzec jakiś. No. Boże, ja obstawiałam, że młodsi cię podrywają. A tak, młodszy był. Cieszę się, że ci przypomniałam. Tak, bardzo młody, bardzo ładny. A czy podrywają cię na Instagramie? Tak. Znaczy, ja nie wiem, czy podrywają, ale bez przerwy jest Hello Darling na przykład. Obcokrajowcy? I, tak, z Ameryki. Jakiś jeden w mundurze US Army i tak dalej. A Zosika mówi, odrzuć wszystko. Odrzuć wszystko, jak mnie nauczyła. Ale nie, no bo... Napisałby coś, no hello, how are you, takie jakieś tego, jestem, co tam u ciebie słychać, więc tam się dupę zawraca i go trachy. Ja wiem, bo to całe życie tak jest, że inicjatywa jakby, coś, nie chcę narzekać na mężczyzn, ale żeby coś ciekawego napisał, prawda? To by mnie zainteresowało, ale tylko tak hello, tak. How are you, to myślę, że... To jest w ogóle podobno zmora na przykład na Tinderze, moje koleżanki, ja nie jestem na Tinderze akurat. Co to jest? To jest taka aplikacja. Nie wiem. Ja nie wiem, Marysiu, czy powinnam ci mówić, co to za aplikacja. A, że się poznają? Mhm. No to ja na pewno w to nie wejdę. Mhm. Ale właśnie i tam nagminnie zaczyna się od Hello Darling i na tym się kończy właściwie. Nie, czasem się kończy na czymś innym. Ale mówił, że teraz był w tym właśnie. Ja tak, stąd mi się ta nazwa, ta... No to samotni ludzie szukają. Nie, jasne. Młodzi, i to jest w ogóle sposób na... Nie wiem, sposób, czy... Ja bym się bała. Ja nie potępiam tego. Uważam, że to absolutnie może być, bo jeżeli ktoś jest sam, ma taką pracę, że nie ma okazji, a nie będzie chodził do klubów i rwał, to może tylko, że ja bym się też bała, że trafię na jakiegoś... Znaczy ja ci powiem, że bardziej bym się bała tej niezręcznej sytuacji, kiedy przychodzisz na spotkanie i... Bo jednak musi trochę zaiskrzyć. Tak. I potem, jeżeli czujesz, że to nie do końca jest facet na przykład w twoim typie, okej, no jedno spotkanie, ale no przyjmijmy, że tych spotkań odbędzie się 5 z różnymi, każdy na przykład ci nie podchodzi, no to tak nie, no, można się pogubić w tym trochę. Ja miałam szczęście i uważam, że tak jest najlepiej zakochać się na studiach. No. I tak ciągniemy ten wózek. No była 42 bolesna, jak mąż mówi, rocznica ślubu, a jeszcze przed tym 7 chodzenia, czyli dodaję męki pańskiej 7 lat, czyli jesteśmy razem 49 lat. Au.
Wow. No. Mm. Jest się czym pochwalić. No nie wiem, dlaczego mąż cały czas nie liczy tego, tych 7 lat. Pewnie coś narozrabiał, że to przed ślubem to się nie liczy. Ale dobra. Może po prostu okres po ślubie jest tak szczególny. No, szczególny, no bardzo szczególny. No twoja mama mówiła, w ogóle odpuść tego drybla. Ale mama tak mówiła, bo na zasadzie, że wysoki. To zrobi krzywdę, rozumiesz? No ale myśmy się poznali na studiach, czyli w 69 roku miałam maturę, czyli w 70 roku żeśmy razem zaczęli studia w Akademii Teatralnej. Tak. I to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Myśmy się tak od razu mieli na siebie oko, to fakt. Ale nie było czegoś takiego, że tak, to on. Podobał mi się Wiktor. A to wy byliście na jednym roku, na jednym roku byliśmy. On mi się podobał, był bardzo spokojny, był świetny aktorsko. Zresztą on był bardzo podobny do Janka Kobuszewskiego, bo był też szczupły, to jego wujek, wysoki, szczupły, śmieszny, inteligentny. A ja, może tu wam się nie zgodzi, byłam cholerną zabawowiczką. Ja byłam pierwsza na roku, która na bankiety, tańce, zabawa. A Wiktor był taki spokojny i on tak sobie mnie trochę chyba wychodził, bo on tak łaził za mną, no to ja mu dałam buzi, to on potem dzwonił, a co ja chciałam przez to powiedzieć? A ja mówię nic. Ale poczekaj, buzi tak w sensie w policzek jakieś takie przelotne. Jakie policzek? No. Nie w policzek. Przecież ja miałam wtedy 18-19 lat. No nie, no myśmy chodzili na imprezy, pobawiliśmy się troszkę, spokojnie, bez żadnych... A to cudowne, że on dopiero potem przemyślał i zadzwonił dopytać. Tak, zadzwonił, dopytał się, a co ja chciałam przez to powiedzieć, a ja mówiłam, no, fajnie było tego. I taka była sytuacja, że no, ja taka byłam bardzo zadowolona ze znajomości z nim, ale nie traktowałam tego poważnie, a po pewnym momencie, no, zaczęliśmy ze sobą chodzić, zakochaliśmy się w sobie i tak, tak to jest do dzisiaj. Ale bo to w ogóle szkoła aktorska, teatralna jest wspaniałym czasem, więc jak jeszcze w tym okresie przeżywasz miłość, to musi być w ogóle najlepszy czas w życiu. Super było. No? No, żeśmy się bawili, chodziliśmy z przyjaciółmi do dziekanki, no było super. Tylko dziekanka to jest jakaś kawiarnia to, była? To nie, to dziekanka to był akademik szkoły, Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Teatralnej, więc tam były najlepsze imprezy. Ale poczekaj, bo wy byliście z Warszawy. Tak, ale tam się chodziło na imprezy, no. Także nie, było super, przyjemnie, mieliśmy fantastyczny rok, mieliśmy fajnych chłopaków, fajne dziewczyny, lubiliśmy się wszyscy, także było super. I po, tak jak po 7 latach, jak mój ojciec tak mówi, no, mój ojciec był lekarzem, mówi, że jak przychodzi Wiktor do szpitala z tobą, to ja nie wiem, jak ja mam go przedstawiać, dochodzący. A babcia z kolei Wiktora mówi, Wiktorku, wy w grzechu żyjecie. No więc ja mówię, Wiktor, no już weźmy ten ślub, bo przecież nas zamęczą, zajeżdżą. No i żeśmy zdecydowali, wzięliśmy ślub, no, żeby się odwalili od nas. No. I tak się męczymy teraz, 42 lata i jest bardzo dobrze. Było różnie, ale to jest normalne, że jest u wszystkich różnie, szczególnie jak przychodzą dzieci, bo wtedy kobieta ma o wszystkim... Jak przychodzą dzieci, to... Ale mam nadzieję, że nie zmienisz zupełnie zdanie. Nie, bo jak przychodzą dzieci, to wiadomo, kobieta ma dosyć, jest zmęczona, o wszystkim myśli, tylko nie o tym, żeby teraz męża pogłaskać. I te, oni są jacyś, nie wiem, zazdrośni, czy o te dzieci, czy o co chodzi. I wtedy się zaczyna, a zajmij się dzieckiem, a tu, a dlaczego idziesz do pracy, a dlaczego tak długo siedzisz, bo nie chce ci się wrócić do domu. I no, wszędzie jest to samo. W każdym razie przeszliśmy Drang und Sturm periodę, czyli okres burzy i naporu. Udało nam się, dzieci się odchowały i co? No i teraz jesteśmy dwójka starych emerytów z psami. Trochę mnie to boli, że mamy tak daleko wnuczki, bo ja bym chciała być taką babcią tutaj bardziej zorganizowaną, no ale niestety życie potoczyło się, jak się potoczyło. Dlatego jak przyjeżdża Hania, no to jest miesiąc. Nie macie dla nikogo. Nie, nie ma mnie dla nikogo. Wiktor też strasznie się cieszy. On kocha tą starszą wnuczkę do obłędu. Czyli Szakirkę. Szakirkę, tak. I nawet jak miała się urodzić ta druga, to on mówi, wiesz Marysia, ja nie wiem, czy ja będę kochał tę młodszą tak samo jak tę starszą. Ja mówię, odejdź.
Jeszcze mówi, bo to jeszcze takie zwierzątko, to ja nie mam z nim kontaktu. I zobaczymy teraz, jak się spotkamy, bo ona ma już prawie 2 latka, więc jest fajna. No, już Gizel się robi skaliczka. Tak, także fajnie. I w tej chwili jesteśmy taką... Zmieniło się trochę, bo już nie rzucamy się na siebie, typu kiss me, a no, jest fajnie w tej chwili, ja bym powiedziała. Jest fajnie, bo zbliżyliśmy się do siebie, mamy więcej czasu dla siebie, jeździmy sobie razem na Mazury, teraz pojedziemy razem do Brazylii. Tak się zrobiło inaczej, ale fajnie. Ja też mam trochę wrażenie, że i właśnie tak analizując, może analizując to złe słowo, ale poznając waszą historię, czytając wywiady i tak dalej, że to też jest kwestia jakiegoś takiego umiejętnego w pewnym momencie dawania sobie miejsca i przestrzeni nawzajem. No i tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby nie siedzieć sobie na głowie, żeby dać sobie trochę luzu, żeby dać sobie właśnie tej przestrzeni. Ja pamiętam jak bo Wiktor był zabawowicz większy ode mnie. On lubił ostatni wychodzić z imprezy. Mhm. Ja tego nie wyrabiałam nigdy. Bardzo często było tak, że on zostawał, a ja szłam do domu. To teściowa Marysiu, jak ty możesz męża tak zostawiać? Tak? Nie pamiętam, czy byliśmy już małżeństwem, czy nie. Przecież może się coś wydarzyć. Ja mówię, mamo, na Boga jedynego. Jak się ma wydarzyć, to się wydarzy w pokoju obok, jak będę spała. Albo mamy do siebie zaufanie, albo nie, ja nie jestem w stanie siedzieć do 5 rano. Ona tego kompletnie nie rozumiała i co? Okazało się, że można. Mam do niego zaufanie, nawet jak coś narozrabiał, to jestem mu wdzięczna za to, że nawet przez moment mi to przez głowę nie przeszło. Czyli tak to zrobił, że ja nic nie wiem i super. Gorzej by było, jakby był jakiś romans czy coś, no to wtedy to boli i to może być coś mniej przyjemnego, ale tak jesteśmy zadowoleni i jest super. Jak twój mąż był w tej sytuacji tych 30 lat, kiedy ty nie byłaś na scenie? Czy on cię jakoś zachęcał do tego, podpowiadał, czy czekał spokojnie i zostawił to po twojej stronie? Czy w ogóle było tak, że ty się biłaś z myślami? Bo też powiedziałaś mi przez telefon, że mam nadzieję, że mogę o tym powiedzieć, że bardzo długo miałaś takie przekonanie, że nie powinnaś występować bez siostry. To znaczy ja nie miałam, nie to, że nie powinnam występować bez siostry, tylko ja się bałam występować bez siostry. My byłyśmy naprawdę jak jeden organizm. Między nami było 1,5 roku różnicy. To było niesamowite, że my przez to, że wychowywałyśmy się razem, potem pracowałyśmy razem, to wszyscy nas brali za bliźniaczki, ponieważ my reagowałyśmy, na przykład dzwoniłyśmy do siebie w jednym momencie i było zajęte. Miałyśmy jeden termin porodu, no to jest bardzo trudno zaplanować, tego się nie da, nie wiedząc. Ślub też był tego samego tego dnia był to, ale to podobno nie fart przynosi, to się potem dowiedziałam i nie wiem. Wierząc w takie zabobony, nie ma co. W każdym razie, no, miałyśmy obie wyznaczony jeden termin porodu, z czego się bardzo ucieszyłyśmy, że duet nie ucierpi, no bo nie będzie dwóch ciąż, no. Co poza tym, było nam bardzo łatwo razem występować, ponieważ miałyśmy bardzo podobne głosy, chodziłyśmy przedtem do szkoły muzycznej, co nam dało bardzo dużo, potem przydało się w duecie, bo znałyśmy solfeż, umiałyśmy rozmawiać z dyrygentem o partyturze, umiałyśmy śpiewać na głosy, bo chodziłyśmy i śpiewałyśmy w chórze szkoły muzycznej. Także to nam się szalenie przydało w późniejszej pracy w duecie. I no, ja nie rozumiem, jak rodzeństwo może się nie kochać. Ja tego po prostu, ja Baśkę kochałam do obłędu, ja stawałam jak rejtan w obronie, jak ktoś jej przywalił na podwórku, to ja rozrywałam bluzkę i lałam tak, że wióry szły. Po prostu ja ją kochałam i odejście jej było dla mnie straszną traumą, bo ja zostałam raptem pozbawiona, nie wiem, na jakiejś swojej części. I ja miałam teraz próbować sama, ja się bałam, że ja bez niej nie dam rady. Ja myślałam, że my istniejemy tylko jako duet. Ja oczywiście teraz z perspektywy czasu widzę, że to był błąd, że powinna była albo zaistnieć sama na estradzie, bo przecież śpiewałam, ruszałam się dobrze, mogłam sobie zrobić jakieś programy,
No myśmy miały szalenie dużo propozycji, kabaret starszych panów i wyjazdy zagraniczne, i wyjazdy dla Polonii z podwieczorkiem przy mikrofonie. Także no, ojciec nawet powiedział, że jakiś lekarz przyszedł i powiedział, że włączył w Szwajcarii telewizję i widział siostry Winiarskie. A myśmy były w Berlinie wtedy zachodnim na jakimś otwarciu targów. I ojciec nam wymyślił, ponieważ całą okupację grał na pianinie, żeby sobie dorobić, bo on marzył o tym, że będzie pianistą. I ułożył nam całą wiązankę piosenek niemieckich, myśmy do tego zrobiły choreografię. Ich brauche keine Millionen, mir fällt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Miałyśmy taką całą wiązankę tych piosenek i bardzo się to podobało i tam w tym Berlinie na tych targach. No i potem widać było to transmitowane w Szwajcarii. Ojciec mówi, Marysia, no przychodzą lekarze i mi gratulują, że a to była głęboka komuna. No wtedy, tak, że córki w Szwajcarii. Nie Kaszubskiej, tylko w Szwajcarii, więc było super. I no jak mi to zostało zabrane, bo Basia odeszła, to ja sobie myślę, Boże, gdzie ja, co ja? A miałam jeszcze przy okazji już jedno dziecko i za moment się urodziło drugie, no wprawdzie za 5 lat, więc to się tak jakoś samo, no zaczęłam wychowywać Hanię, potem zaszłam w drugą ciążę, więc to troszkę mi też przeszkodziło w tym powrocie. Wiktor wtedy bardzo dużo pracował i tak jak na początku myśmy lepiej zarabiały, tak potem po dzieciach zrobiło się coś takiego, że on z tym, że on cały czas pracował, właśnie nabrał tego doświadczenia, warsztatu się nauczył i uważam go za świetnego aktora. Dlatego byłam tak przyjęta, jak przychodził na moją premierę, żeby, no jak mu się to wszystko spodoba. I mówię, błąd był, że nie zostałam w teatrze, mogłam zostać i byłabym na pewno bardziej doświadczoną i więcej umiejącą aktorką, no ale tak się potoczyło, jak się potoczyło. W sumie nie żałuję, bo lepiej późno niż wcale, bo w tej chwili jestem naprawdę, mogę powiedzieć, bardzo zadowolona z tego, co się... Wiesz, no to z drugiej strony, gdybyś po prostu, w cudzysłowie, po prostu przez 30 lat pracowała regularnie na scenie, nie byłabyś teraz tak inspirująca, że można wrócić po 30 latach i pokazać taką klasę. No, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No, nie chcę już, wiesz, tutaj popaść w jakąś przesadne zachwyty, ale naprawdę świetnie wypadasz, świetnie. Uważam, że w ogóle powinnaś występować, że komedia to jest twój kierunek, że powinnaś się w tym rozsmakować i w ogóle cisnąć teraz no, do oporu. Ja wiem, ale jest mi żal, że tyle lat zmarnowałam, bo myśmy zaczynały, debiutowałyśmy można... ja, Basia i Krysia Tkacz w Teatrze Rozmaitości w Warszawie za dyrekcji Andrzeja Jareckiego. I jeszcze załapałam się na końcówkę Teatru STS. Ponieważ byłam umuzykalniona, śpiewałam, to w STS-ie obleciałam wszystkie możliwe zastępstwa za wszystkie dziewczyny. W Teatrze Rozmaitości zrobiłam nawet zastępstwo w dużej roli za Elę Starostecką w Cieniu. Muzycznym spektaklu, super było przedstawienie, trochę polityczne i bardzo się to podobało i miałam szansę właśnie dużo, dużo grać i jakżeśmy z Baśką, bo musiałyśmy wtedy coś zdecydować, czy będziemy w teatrze, czy będziemy na estradzie, bo to pogodzić się nie dało po prostu i zdecydowałyśmy się na to. Ciąża miała być jedna, także w jednym terminie, no niestety Basia urodziła chorą córkę i to się wszystko posypało. No, no ale to teraz jesteś nienasycona. No jestem nienasycona. Ale to jest dobry stan. Ja no, rozumiem, wiesz, to jest że tak jak przy obiedzie. Ja wiem, ale jeszcze, żeby mnie chcieli obsadzać, proponować. Ja mam jedno marzenie, o którym już napisałam w Pani, tu też powtórzę, bo może ktoś je usłyszy i zrealizuje, że moim marzeniem artystycznym, i już nie będę miała więcej marzeń artystycznych, jest zagrać w jednym spektaklu, w spektaklu muzycznym z Wiktorem i z Zośką. I co ja chciałam, bo ja zaczęłam mówić chwilę wcześniej, że byłyśmy takie 3 debiutujące, ja, Krysia Tkacz i moja Basia. I właśnie myśmy robiły wtedy największą karierę, bo robiłyśmy na estradzie, a Krysia cichutko sobie grała przez 30 lat w teatrze. Teraz, jak ja ją po 30 latach spotkałam, grając ją w tym spektaklu, to ja nie poznałam. Jakie umiejętności, jaki warsztat, jaka pewność siebie, jaka Irena Eichlerówna, to małe piwo. Także naprawdę, no jednak te 30 lat na scenie po niej widać. Nie w sensie wizualnym, tylko... Zrozumiałam. Także no, tutaj żałuję, bo to się można, w teatrze się można naprawdę wiele nauczyć. Ale... Ja wam jeszcze pokażę. Miałaś mnie zapytać o najfajniejszą rzecz, jaka zdarzyła mi się na Instagramie, tak? Tak. Bo mam tu napisane, Marysiu, a ty nie pytasz. No,
Widzisz, bo postawiłam na ten cholerny flow, no i poszło. No i... dobra, no to co? Pytasz czy nie pytasz? No ja się nie dziwię, że Zośka i Hanka to takie wariatki, no, naprawdę. No to pytaj. Dobra. Jeszcze takie... Leżysz tu czy nie? Nie. Odłóż. Możesz odłożyć, bo wiem, że potem będziesz mi pisała, że jak ja wyglądam z tymi kartkami na kolanach. No, ale ja mam te kartki, wiesz, to jest całe moje życie te kartki. Miałaś też o to zapytać. Tak. A bo ja myślałam, że te kartki to nie jest taki bardzo ważny motyw życia. Jest. To nie jest bardzo ważne, to jest obsesja, to jest wariactwo. To jest jedy... Ktoś mnie kiedyś pytał w wywiadzie o obsesji, powiedziałam, nie mam żadnej obsesji do domu. I to Wiktor na to patrzy i mówi, Marysia, no... Słuchaj, mam jedną obsesję w życiu, bo tu jest mam ściągę, co tam ewentualnie bym chciała powiedzieć, a ty mnie nie zapytałaś i nie ma rozmowy. No tak. Ja mam obsesję pisania kartek. U mnie na stole w kuchni, czy w salonie, jak go zwał, tak go zwał, bo jest połączone, jest wieczny burdel, bo leży 100, może 1000 kartek. I ja te kartki codziennie drę i piszę nowe. Ja mam zanotowane, co ja mam zrobić następnego dnia. Aha. I nie wiem, jak to się dzieje, że ja mam po 10 kartek tych samych notatek. I ja robię coś takiego, że przychodzę i staram się z tych 10 zrobić jedną, czyli robi mi się 11. Okej. Okay. Tamte drę i bardzo często drę bardzo ważną rzecz. I potem w kubłach szukam tego, co ja podarłam. Wiktor na to patrzy i mówi, Marysia, co ty robisz? O co tu w tym wszystkim chodzi? Ja mówię, Wiktor, błagam cię, ja mam na głowie ciebie, Hanie, Zosię, dom na Mazurach, psy. I ja muszę to wszystko ogarnąć, sama sobie taki narzuciłam styl. A to w sumie jest w tym jakiś sens. Jest w tym sens, ale to jest ponad, to ja nie daję rady tego ogarnąć i chyba nigdy nie ogarnę. I w końcu udaje mi się zrobić jedną kartkę, tamte drę i jeszcze wiesz co robię, to jest straszne, bo ja mam tak, jutro zrobić to i to. To ja jeszcze sobie, nie wiem czy o tym mówić, bo to wstyd, robię sobie plan, żeby w jak najkrótszej drodze wszystko pokonać, żeby nie wracać. Że jak jest pralnia, piekarnia, to potem jest poczta, a nie, że ja z poczty wrócę do piekarni. To jest logistyka. Cudowna. Minęłam się z zawodem. No. Słuchaj, ale to jest wariactwo, ja wiem. Z tym, że ja załatwiam to, co Wiktor załatwia w miesiąc, ja załatwiam w pół dnia. Taka praca do domu zleczona, ale wszystko załatwię, nikt tego nie rozumie. Ale no dobra, no ale gdyby nie te kartki, to przecież ten dom po prostu runąłby. Tak, runąłby, ja uważam, żeby runął, ale... Czy pan Wiktor ma kartki? Nie, ani jednej. I jak sobie bez tego radzi? Mówi, Marysia, tu jest taka plama, zawołaj tych kumpli hydraulików, bo nie wiem, czy to przecieka. Mnie nie przecieka, tylko żeś kopnął piłką w sufit. Co? Jest plama od piłki, no. Jezu. Także oni mają ze mną bardzo dobrze. Ja wiem, że ja sobie wzięłam za dużo na głowę, no ale już taka jestem. U mnie w domu był taki model domu, że ojciec zarabiał na dom, na kilku posadach. W szpitalu, tam w lecznicy jakiejś, gdzie tylko mógł. A mama zajmowała się dziećmi. I ja gdzieś to wzięłam ze swoich rodziców, na co strasznie się buntują moje córki, bo one powiedziały, że one tak nie chcą. Że u nich ma być równouprawnienie, jak się dziecko zesra, to Hania za pióra bierze męża i każe mu to prać. No i może i słusznie. No, mąż mi bardzo pomagał, jak dzieci były małe. Mówię to, żeby był zadowolony. Jak miałeś na spacer, to jeździł na Legię, żeby oglądać tenisa, albo chodził na te... Jak to się nazywa? O, w Konstancinie są takie linianki. Glinianki, patrzył jak łowią zimą ryby. I brał dziecko, tak? Z wózkiem, tak. A najlepsze było to, jak mi powiedział, że najgorszą czynnością, jaką robi, bo wtedy nie było pieluch tych jednorazówek, tylko tetrowe, to było prasowanie pieluch. Nie z nożem. Nie, bo to też było, że nożem się desu gówno i się płukało i się prało. No tak było. Bo Chwała Bogu, było. Dzięki Bogu za pampersy, no, naprawdę. Pampersy. To jest rzeczywiście fantastyczne. Także powiedział, że najgorsza czynność, przy której nawet myśleć nie może, to było prasowanie pieluch i rzeczywiście prasował. A że długo siedział w radio, jak miał nagrania, to już jest inna rzecz. Ja wiem, jak wyglądają nagrania w radio i wiem, że większość aktorów, mężczyzn wraca, jak ma małe dzieci, późno. No tak, nagrań. Tak. No, nawet ja o tym słyszałam. No.
Najwspanialsza rzecz, jaka ci się przytrafiła w życiu dzięki Instagramowi. Była taka. Ale udajesz, że myślisz, przecież masz to na kartce. No chciałam zagrać. Ja no nie mogę, ja no po prostu nie. No dobrze, to teraz jeszcze raz zadaj pytanie, to nie będę myślała. No. Jeszcze raz. Nie. Tak, była taka. Jaka? Z tym dajesz coś. Nie no, najpiękniejsza rzecz, jaka przydarzyła mi się dzięki Instagramowi, to jest coś takiego, że aż się popłakałam. Wzięłam udział w akcji wolontariuszy ze schroniska w Korabiewicach. Była taka akcja Pora na seniora, żeby adoptować stare psy. I ja nagrywałam Insta story, ale taki filmik właśnie dla Korabiewic i żeby to puścić w internecie z sunią, która się nazywała Jaśka. 10-letnia sunia, która się urodziła w schronisku i nigdy w życiu nie była poza schroniskiem. Oni przyjechali z tych Korabiewic, nie wiem, to jest 50 czy 80 km za Warszawą do Konstancina, tam na Tetężnie. Ten piesek taki był, on w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Znaczy ona, ta sunia, nie wiedziała, co się dzieje, ona tak stała. Ja ją głaskałam, prosiłam, żeby ktoś ją adoptował. I słuchajcie, po 8 miesiącach dowiedziałam się, że wzięła ją dziewczyna z Krakowa, młoda dziewczyna z Krakowa, która ma już jednego pieska. I jak ja się o tym dowiedziałam, to naprawdę łzy mi się polały. Chciałam tą drogą podziękować tej dziewczynie młodej z Krakowa. Jesteś fantastyczna, dziękuję ci, bo to był najpiękniejszy prezent, jaki ja mogłam dostać. Nie wiem, czy to było pod wpływem mojej tej historii, mojego filmiku, który został nagrany, czy po prostu wyszukałaś te sunie w schronisku. Podobno jej się spodobało imię Jaśka i jej wzrok. No, co by nie było, jestem naprawdę bardzo wdzięczna i panie z Korabiewic przysyłają mi filmiki od ciebie z domu, żebym zobaczyła, jak chodzisz z Jaśką na spacery, jak się ona zachowuje w domu. Bardzo, bardzo dziękuję. A wy macie pieska, tak? Ze schroniska? Mieliśmy trzy. Tylko już jeden piesek niestety odszedł. Też właśnie taki mieszanina z owczarkiem niemieckim, z tym, że to wszystko są te tak zwane kundle. I zostały nam dwa. No, jeden to jest niestety kochanek Wiktora. Ziutek, tak? Ziutek, tak. Ja nawet nagrałam Instastory, że mąż zmienił orientację seksualną i się afera zrobiła na pół Warszawy. Słyszałaś o tym, czy nie? Nie. Ja nie powiedziałam, że Ziutek jest psem, tylko powiedziałam, że mąż zmienił orientację seksualną, wyrzucił mnie z łóżka i śpi z Ziutkiem. Mówię. Ziutek nie ma zębów, jest brudny, nie myje się. Ja mam wszystkie zęby. Jest tak samo stary jak ja, no troszkę młodszy, ale przepraszam, ja nie śmierdzę. Nie muszę, nie musi mi pod tyłek rozkładać ręcznika, bo pobrudzę mu prześcieradło, a ja jeszcze, nie dość, że on zmienił orientację, to Ziutkowi muszę słać poście, żeby nie pobrudził. I po prostu, no jest mi strasznie przykro, że on wybrał Ziutka, a nie mnie. Wyrzucił mnie do sypialni na górę. Mało tego, kazał mi iść jeszcze do ortopedy z Ziutkiem, bo okazało się, że ma dwa więzadła w obu kolanach zerwane i tu zaistniała pomyłka, bo ktoś, albo ja to źle nagrałam i ktoś zrozumiał, że to Wiktor ma dwa więzadła w kolanach. No i rozpoczęła się akcja na wszystkich tych pisemkach, pudelkach, onetach, że Wiktor, tak, że Wiktora czeka operacja dwóch kolan naraz, bo ma więzadła pozrywane, że pokazali moje zdjęcie, że żona go wspiera. Ja mówię, rany boskie, co się stało? No i afera była straszna z tego, rozdzwonili się ortopedzi, że oni pomogą mu, że tego, Wiktor się wkurzył, mówi, co ty wygadujesz na Instagramie. Ja mówię, to jakaś pomyłka, źle zrozumieli. No w każdym bądź razie puentą tego mojego opowiadania miało być w końcu, że ja zdradzam, że Ziutek to nie jest człowiek, tylko pies, a mówię to po to, że Ziutek jest z nami od już 12 czy tam iluś lat i
że jest jak domownik i że rzeczywiście mąż go kocha po prostu ponad życie i żeby adoptować psy ze schronisk. Taka była tego puenta.